Zapraszam na odcinek Najpiękniejsze polskie aktorki czasów PRL ze swoimi partnerami, część druga. Irena Karel, właściwie Irena Kiziuk, urodzona w sierpniu 1943 w Lwowie. Aktorka teatralna i filmowa, artystka kabaretowa. W 1964 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. W latach 1964-1977 występowała na deskach Warszawskiego Teatru Komedia, aktorka kabaretu Dudek. Gdy miała 21 lat, zadebiutowała w melodramacie Pingwin. Irena Karel była zwana polską Bridget Bardot. Była żoną operatora filmowego, współtwórcy filmów m.in. Andrzeja Wajdy, Jerzego Kawalerowicza, Piotra Szulkina czy Janusza Majewskiego, Zygmunta Samosiuka, zmarłego 24 listopada 1983 roku w Warszawie. Po śmierci męża aktorka bardzo mocno to przeżyła. Postanowiła wycofać się na dłuższy czas z życia publicznego. W 2011 prasa donosiła, że aktorka odziedziczyła ogromny spadek, w którego w skład wchodzą wartościowe tereny w Warszawie. Magdalena Zawadzka-Cholubek, urodzona w październiku 1944 w Filipowicach. Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Jako nastolatka występowała w telewizyjnym młodzieżowym studiu poetyckim. W 1966 ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Debiutowała w wieku 18 lat w filmie Jana Rybkowskiego Spotkanie w bajce. Popularność zdobyła dzięki roli Basi Wołodyjowskiej w filmie Pan Wołodyjowski i serialu Przygody Pana Michała. Występowała gościnnie m.in. na deskach Teatru Scena Prezentacje w Warszawie. Pierwszym mężem aktorki był operator filmowy Wiesław Rutowicz. Od 1973 była żoną aktora teatralnego i filmowego, reżysera i dyrektora teatrów Gustawa Cholubka, zmarłego w 2008 roku, określanego mianem jednego z najwybitniejszych polskich aktorów oraz reżyserów teatralnych i filmowych w historii. Jest matką Jana Cholubka, który w 2001 roku ukończył studia na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Grażyna Staniszewska, urodzona w lipcu 1936 w Łodzi. W latach 1951-54 grała w Amatorskim Teatrze w Łodzi. Studiowała na PWST w Warszawie, które ukończyła w 1960. Zadebiutowała na profesjonalnej scenie teatralnej w październiku 1960. W latach 1960-74 występowała w Teatrze Narodowym w Warszawie, a następnie do 1981 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Najbardziej znaną rolą była postać Danusi Jurandówny w filmie Krzyżacy Aleksandra Forda. Grała ponadto m.in. w filmach Szkice węglem, Popiół i diament, Zamach, Zazdrość i medycyna. Po roli w Krzyżakach występowała głównie w teatrze. Karierę aktorską zakończyła na początku lat 90. Była żoną naukowca, profesora nauk medycznych, chirurga, autora książek z zakresu chirurgii, Wojciecha Noszczyka, który w 2000 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i z którym miała dwoje dzieci, córkę Marię i syna Bartłomieja. Aktorka zmarła 4 marca 2018. Została pochowana na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Miała 81 lat. Joanna Pacuła, urodzona w styczniu 1957 w Tomaszowie Lubelskim. Aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, modelka, która od lat 80. mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Za występ w dramacie kryminalnym Michaela Apteda, Park Gorkiego, była nominowana do Złotego Globu dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Została wymieniona jako jedna z 12 obiecujących nowych aktorów z 1984 roku. Była córką inżyniera i farmaceutki. Wychowywała się z dwiema siostrami, młodszą Ewą, która została modelką i prezenterką. W grudniu 1981, kiedy w Polsce wprowadzono stan wojenny, przebywała w Paryżu i związała się z Romanem Polańskim, który pomógł jej zdobyć pracę modelki. Na ekranie m.in. partnerowała Stevenowi Seagalowi w filmie Wybraniec śmierci. Jej mężem był starszy o 12 lat producent filmowy Hawk Winchell Koch Jr. W 1980 była w związku z aktorem Piotrem Frączewskim. Aktorka była zaledwie 1,5 roku po studiach w stołecznej PWST, gdy na planie spektaklu Teatru Telewizji Otello zakochała się w starszym od niej o 11 lat Piotrze. Jednak aktor zostawił ją i wrócił do żony i córki.
Mamy grudzień, a to czas przedświątecznych promocji i super okazji. Idealny moment, aby odnowić swoją garderobę, kupić markowe ubrania, akcesoria w niskiej cenie, nowy sprzęt typu ekspres czy telefon. Przygotować się do świąt, udekorować dom, kupić prezenty. Z darmową i legalną usługą Letyshops masz pewność, że kupisz to jeszcze taniej niż wszyscy. Pozwala nam odzyskać część pieniędzy wydanych na zakupy w sklepach internetowych. Pieniądze, które do nas wrócą, możemy wypłacić na nasze konto bankowe bądź przez PayPala. Rejestracja w Letyshops jest bardzo prosta. Wystarczy adres e-mail i hasło. Pamiętajmy o zainstalowaniu wtyczki. Tutaj do wyboru mamy wiele sklepów. Dla przykładu wybiorę sklep eobuwie.pl. Tutaj informacja, jaki maksymalny cashback możemy otrzymać. W tym wypadku to 12%. Naciskam przejść do sklepu. Cashback jest aktywny. Wyszukujemy produkt, który nas interesuje. Ja wybiorę buty sportowe. Klikamy. Następnie dodaję produkt do koszyka. I po zakupie część gotówki wraca z powrotem na moje konto. Link do rejestracji zamieszczam w opisie tego odcinka. A my wracamy już do naszych aktorek. Krystyna Janda. Urodzona w grudniu 1952 w Starachowicach. Aktorka filmowa i teatralna, reżyserka, prozaiczka, felietonistka i piosenkarka. Współzałożycielka i prezes Fundacji Krystyny Jandy na rzecz kultury oraz dyrektor artystyczna powołanych przez Fundację Teatru Polonia oraz Och Teatru w Warszawie. Jest córką Zdzisławy z domu Janickiej i Ryszarda Jandy, inżyniera pochodzenia czeskiego. Gdy miała 1,5 roku, zamieszkała z dziadkami, ponieważ ojca przeniesiono służbowo do Ursusa. Skończywszy 7 lat, zamieszkała z rodzicami. W dzieciństwie uczęszczała do szkoły muzycznej. W latach 1974-79 była żoną aktora teatralnego i filmowego, reżysera teatralnego, dyrektora Naczelnego Teatru Polskiego imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie, Andrzeja Seweryna, z którym ma córkę Marię. W 1981 poślubiła operatora filmowego Edwarda Kłosińskiego, zmarłego w styczniu 2008, z którym ma dwóch synów, Adama i Jędrzeja. Dorota Kamińska, urodzona w czerwcu 1955 w Warszawie. Aktorka teatralna i filmowa, prezenterka telewizyjna. Po maturze zdawała egzamin wstępny na Politechnikę Warszawską, jednak zrezygnowała ze studiów inżynierskich i postanowiła wstąpić do szkoły teatralnej, którą wówczas w 1975 kończył jej starszy brat Emilian. Rok później została przyjęta na Wydział Aktorski Warszawskiej PWST, którą ukończyła w 1980. Jej debiutem scenicznym była rola pensjonarki w spektaklu Ryszarda Marka Grońskiego Podróż po Warszawie. W 2013 po raz pierwszy wystąpiła w Teatrze Kamienica u boku brata Emiliana Kamińskiego w sztuce pod tytułem Porwanie Sabinek. Dwukrotnie rozwiedziona. Drugim mężem był ginekolog Zbigniew Kaciński, z którym przeżyła 14 lat. Spotykała się również z aktorem Jackiem Borkowskim, jednak aktor nie chciał zostawić swojej rodziny. Była również w związku z dyrektorem Teatru Studio Waldemarem Dąbrowskim. Tutaj również uczucie nie przetrwało. Od 2003 roku Dorota jest szczęśliwie zakochana w dziennikarzu Piotrze Pajdowskim, którego poznała na imprezie u koleżanki. Iga Cembrzyńska. Urodzona w lipcu 1939 w Radomiu. Aktorka, scenarzystka, reżyserka, piosenkarka, kompozytorka i producentka filmowa. Właścicielka firmy producenckiej Iga Film. Córka Ireny Sołtyk i Wacława Cembrzyńskiego. Jej ojcem chrzestnym został Stefan Sołtyk, wuj matki. Ma młodszego o 7 lat brata Zbigniewa. Urodziła się w Radomiu, ale pierwsze lata życia przypadające na okres wojny spędziła w Brześciach i Rogowie. Po wojnie powróciła z rodziną do Radomia, gdzie mieszkała w kamienicy przy ulicy Trawnej. W 1962 ukończyła studia na PWST w Warszawie. W latach 60. poślubiła filozofa Andrzeja Kasię, z którym rozwiodła się po 10 latach małżeństwa. W 1971 związała się z reżyserem Andrzejem Kondratiukiem, za którego wyszła na początku lat 80. i z którym była do jego śmierci w 2016. Kochani, zachęcam do rejestracji poprzez link do Letyshops, który zostawiam w opisie tego odcinka.